naturze człowieka istnieje taki mechanizm obronny, który pozwala mu znieść trudne momenty w jego życiu. Dotyczy to trudnych momentów, kiedy na przykład nie jest w stanie osiągnąć to, czego pragnął. Jeżeli człowiek bardzo pragnie coś osiągnąć, na przykład wejść na giełd, ale w połowie drogi okazuje się, że jest bardzo zmęczony i nie wejdzie, ponieważ jest za duży upał, deszcz pada, istnieje zagrożenie burzą, to taki człowiek, decydując się na powrót z wycieczki bez zdobycia giełdu, czułby się bardzo, bardzo źle. Dlatego przychodzi mu z pomocą taki mechanizm, który się nazywa, możemy zdewaluować coś, czego nie jesteśmy w stanie osiągnąć lub co wydaje nam się zbyt trudne. To znaczy, bardzo często mamy jakieś marzenie w życiu, na przykład napisać książkę, ale to jest zbyt trudne i nie piszemy. A w ogóle to jest tyle książek w tej chwili i kolejna książka wcale nie zostałaby właściwie przyjęta. Co z tego, żebym pisał? Napisałbym cudowną książkę, gdyby ta książka nie została doceniona, to lepiej nie będę pisał. O! I w ten sposób już nie czuję się tak źle, jak czułbym się wtedy, gdybym nadal pragnął coś zdobyć, zrobić, a nie osiągnąłbym tego. Kochani, uważajcie, po tym krótkim wstępie chcę wam powiedzieć, że podobnie jest w związkach partnerskich. Jeżeli nie udaje ci się, drogi mężczyzno, zdobyć kobiety, to pierwszą rzeczą, którą robisz, dewaluujesz jej wartość. Dochodzisz do wniosku, że ani nie jest taka piękna, jak ci się nie wydawało, ani nie jest taka mądra, ani nie jest taka wierna, ani nie jest taka wspaniała. Pierwszą rzeczą, którą robisz, droga kobieto, kiedy się okazuje, że facet, którego uwodzisz, jest nieczuły na twoje wdzięki, to stwierdza, że albo nie jest taki mądry, albo nie jest taki bogaty, jak ci się wydawało, albo nie jest taki bardzo heteroseksualny, jak myślałaś, i stwierdzasz, że to jest po prostu. No właśnie, i w ten sposób jest dużo łatwiej nam przeżyć nasze porażki, które nie były porażkami, bo nie osiągnęliśmy, nie spróbowaliśmy, nie dotarliśmy do celu. Dlatego, kochani, jednym z prostszych sposobów jest się po prostu poddać się i mówić, że to wcale nie było warte. Tak robi większość społeczeństwa. Dlatego, kochani, najprościej jest się poddać. To jest jeden ze sposobów używanych przez ogromną większość społeczeństwa. Niektórzy żyją według zasady: nigdy się nie poddawaj, nigdy się nie poddawaj. Bo jeżeli nie zdobędziesz, to będziesz dumny z tego, że walczyłeś.